Siemano, witamy Was z Pomorza. Aktualnie znajdujemy się w porcie w Gdyni i to historię tego regionu dzisiaj wspólnie będziemy poznawać. Wokół nas woda, łódki, czujemy ten nadmorski klimat i o tym pogadamy, bo wpadniemy m.in. do chaty rybackiej, ale porozmawiamy również o tradycjach i kulturze kaszubskiej. Będzie haft, będzie Baśka, a co więcej o tym w naszym programie. Zaczynamy! Przechodząc uliczkami Jastarni, na wielu bluzkach, na wielu torbach widziałam przepiękne, kolorowe wzory kaszubskie, między innymi takie jak ten, a więc dzisiaj sprawdzimy, jak to się robi, jak malować, jak haftować takie wzory, a nauczy nas Angelika. Chodźcie, zabieram Was na mini warsztaty. Czy w ten sposób Ty kultywujesz te tradycje kaszubskie? Tak, to jest moja praca, a zarazem moje hobby, czyli mój styl na życie, że tak powiem, gdzie właśnie kultywuję tą kaszubską kulturę, tradycję. Czy taki jest cel, żeby po prostu wprowadzić ten element kultury do codzienności? Tak, to jest właśnie mój zamysł, żeby on był cały czas, tak? Żeby nie było to odświętnie, tylko żebyśmy mogli z nim żyć w naszej codzienności właśnie. Nie tylko na przedmiotach domowych, ale też ubierać się w takie różne rzeczy, czy t-shirty, czy trampeczki, czy torby, żeby po prostu pokazywać tą naszą piękną kulturę kaszubską. Mam nadzieję, że dzisiaj nauczę się tego, jak malować taki wzór kaszubski i też widzę, że przygotowałaś mi już taki pewien szablon, chyba żeby było mi trochę prościej. Co tutaj mamy? Tak, ja tutaj już stworzyłam kompozycję, więc mamy już naniesioną ołówkę, więc tutaj mamy Mikołajka, tu mamy pąki, tulipana i kolejne pąki, więc to jest akurat kompozycja ze wzoru haftu puckiego. Czy są jakieś zasady, którymi kolorami powinnam co wypełniać? Tak, mamy 7 kolorów, 3 odcienie niebieskiego, czerwony, żółty i zielony oraz czarny. Kiedy mamy już żółte środki, co dalej robimy? To następnie teraz zaczynamy sobie już od kolorów mwedrych, czyli od tych niebieskich. Czy te kolory mają jakąś symbolikę? Tak, oczywiście właśnie, to jest ciemno-niebieski, czyli to jest kolor morza. Jasno-niebieski, czyli najjaśniejszy, to jest kolor nieba. I ten średni to jest kolor jezior i rzek, ponieważ tych mamy mega dużo u nas tutaj na Kaszubach. Malowanie, jak i haftowanie jest bardzo wyciszające. Odprężające, tak, zdecydowanie. Myślę, że to świetna alternatywa dla kolejnej godziny scrollowania social mediów. Takie pasje najczęściej rodzą się w domu. Czy ty też właśnie z mamą, z babcią haftowałaś, wiesz, wyszywałaś i malowałaś? Moja babcia malowała kiedyś meble piórkiem gęsim. Też dużo haftowała. I malowała też na ścianach. Moja mama za to dużo haftowała i szyła. Kiedy już skończę swój rysunek, do czego mogę użyć? Takiej podkładki, tak? Znaczy, to jest plaster, który wieszamy sobie na ścianie. Więc albo haczyk doczepiamy, albo dziureczkę robimy z tyłu i wieszamy sobie na ścianie. Dobra, to ja teraz dokończę mój wzór, a następnym razem wpadnę na dłużej, żeby zrobić taki piękny haft. Dzięki. Zapraszam. Mamy parasolkę, mamy wspaniałe humory i takiego humoru dobrego, jakiego my mamy dzisiaj, życzymy Wam także w tę sobotę. A dzisiaj będziemy rozmawiać z gościem, który równie, tak jak my teraz, cieszy się i raduje z tego, że żyje z Panem Bogiem na co dzień. Bo z nami jest Piotrek, czyli skała. Cześć Piotrek. Cześć, witaj. Ty się taką skałą czujesz? Nie. Nie czujesz się skałą? Nie, nie, co ty. Jestem bardzo kruchy, ale nie zmienia to faktu, że jakby Bóg mnie trzymał, więc jest bardzo stabilnie. Ale twój entuzjazm mnie zadziwił, bo przed chwilą jak staliśmy i czekaliśmy, aż chociaż trochę przestanie padać, to ty mówiłeś, chodźmy, zróbmy to po prostu. Czyli ta radość jednak cię napełnia i ciągle ci towarzyszy. Tak, 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 radość jest. No, w sensie nie zawsze tak było, nie?
z podejściem do Boga było bardzo różnie u mnie w rodzinie, stąd też ja miałem bardzo dużo różnych gdzieś jakby momentów z życiem z Bogiem, ale nie do końca było mi z Nim po drodze, zwłaszcza w czasie nastoletnim, kiedy jakby stwierdziłem, że totalnie gdzieś za tym nie idę, nie? Więc jakby po co mi to? I po prostu zostaję ateistą. Jak ci to poszło? Nie do końca mi się w pewnym momencie sklejało, nie? Że jakby nic stworzyło wszystko. Później jakby wierzyłem, że jest jakaś siła wyższa i tak dalej. Ale nie zmienia to faktu, że mimo tego, że nie miałem żadnego Boga nad sobą, to miałem Boga w postaci siebie samego, nie? W sensie jakby, że i ja dla siebie gdzieś chciałem być tym Bogiem przez to. Miałem różne stany okołodepresyjne, miałem generalnie myśli samobójcze. Kiedy był ten moment graniczny, w którym stwierdziłeś, okej, no nie dam rady tak dalej? Mimo tego, że miałem te momenty kryzysowe, mimo tego, że miałem momenty strasznie trudne i w ogóle sobie nie radziłem, to ja cały czas się upierałem przy tym, że ja sobie dam radę. Mimo tego, że jest teraz beznadziejnie, nie widzę sensu w życiu, dobra, ogarnę to jakoś, nie? Mimo tego, że ja wewnętrznie po prostu zalewałem się łzami i miałem ogromną pustkę w sercu. I takim momentem przełomowym był moment, kiedy nawróciła się moja mama. Po około 50 latach. I kiedy zobaczyłem ją tak pełną radości, tak pełną szczęścia, pokoju, miłości, to ja zupełnie jakby nie do końca rozumiałem, co się dzieje. Skąd ona to ma? Tak, no dokładnie. I jakby właśnie wołałem wewnętrznie, nie, że ja chcę dokładnie tego samego. No ale do kogo ty wołałeś, skoro byłeś niewierzący? Wołałem jakby do mojej mamy w pewnym sensie, nie? Ale ona jak zaczęła mi mówić o tym, że to jest od Boga, że to wszystko jest za sprawą po prostu Jezusa i Jego łaski i tak dalej, no to ja się wyłączałem i jakby to był moment też bardzo, kiedy moje relacje z mamą podupadły. Takim bardzo ważnym dla mnie momentem był pewien wieczór, kiedy oglądaliśmy z moją mamą film. Taki typowy chrześcijański film. Jednym się spodoba, drugim nie. Jak się nazywał? The Encounter, spotkanie. Taki typowy chrześcijański film, gdzie w ogóle jakby osoby niewierzące to są najgorsze postacie w filmie i tak dalej. Jednak to, co było dla mnie osobiście bardzo ważne w tamtym momencie, to, że zupełnie zmienił mi się obraz Boga. Jakby staję przed wyborem poznania najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek poznam w życiu, nie? W sensie, że on nie chce być w moim życiu dlatego, że nie wiem, czegoś mu brak, czy jest jakimś atencyjnym Bogiem, tylko po prostu on jest jedynym, który tę pustkę, która cały czas jest pusta, może wypełnić. Wiele rzeczy, które ja wyzwałem w kościele, których byłem dużym przeciwnikiem, też w związku z tym po prostu, jak widziałem wcześniej Boga, zmieniało w ogóle perspektywę. Nabierało to wszystko koloru i tak dalej, ale momentem faktycznie takim przełomowym to nie był moment, kiedy ja uwierzyłem, bo jestem w stanie powiedzieć, że już od tamtej sytuacji mniej więcej kilka miesięcy później jakby ja mogłem się określić jako osoba wierząca. Takim momentem przełomowym była sytuacja, kiedy byłem na kursie Alfa i tam miałem doświadczenie żywego spotkania z Bogiem, nie? A kiedy ludzie się nade mną modlili, ja zostałem wypełniony tą Bożą miłością i ta cała radość, ten pokój, ta miłość, którą widziałem wtedy u mojej mamy, jakby stała się częścią mojego życia. Cały ten syf, który miałem wcześniej w tej pustce, został wyrzucony, a ta pustka została wypełniona tą miłością, tym pokojem, tą radością. Piotrek, tak zacząłeś mówić o tej radości, że aż nam się pogoda poprawiła. Słońce wyszło, przepiękna tęcza za nami. Nie umiem złożyć parasolki. Ty nie przejmuj się, o właśnie. Ja ci widzisz z tej radości, że potrzyma nawet tą parasolkę i położę ją obok. Piotrku, czy od tamtej pory twoje życie faktycznie uległo zmianie? Ja mam tak szczęśliwe życie. W sensie naprawdę jakby czuję się wspaniale. I najgorsze dni, jakby jeżeli nie są wspaniałe, to są dobre albo są okej. Ale jakby dobry Bóg jest cały czas ze mną, więc jak może być inaczej, nie? Co byś powiedział właśnie takiej osobie, która może jest w tym momencie w takiej sytuacji, w której ty byłeś? Jeżeli taki Bóg jest, który się troszczy, który jest naszym dobrym Ojcem, no to On nam to pokaże. Tylko pytanie, czy w ogóle ja jestem jakkolwiek pootwierany, żeby zobaczyć Jego działanie w moim życiu. Jeżeli naprawdę kocha Ciebie, a Wszechmogący Bóg, to pytanie w ogóle, czy Ty chcesz zauważyć tę miłość. Takie otwarcie bardzo często jest możliwe na przykład w ciszy, na plaży, w ciszy, w górach. Może być. Wtedy, kiedy możemy na chwilę odpocząć i powiedzieć, Panie Boże, jeżeli Ty jesteś,
to działaj w moim sercu teraz. Piotrku, bardzo dziękujemy za to, że wpadłeś do naszego programu. Dzięki, i że mogliśmy odwiedzić Ciebie w Twoich terenach. Mamy nadzieję, do zobaczenia. Dzięki. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki wielkie. A co wy tu robicie na tej łódce? Będziemy nagrywać zapowiedź. Ja akurat kieruję. Ale dlaczego na łódce właśnie? Bo mamy fajne kontakty z kadrą. Odpływacie. Polski w pływaniu. Jestem ciekawy, ile tą łodzią płynęlibyśmy z Gdyni na Sri Lankę. Obawiam się niestety, że tym sprzętem byśmy nie dopłynęli, jest ale taka szansa. Na szczęście nasi reporterzy są wszędzie. No a Ola, jako że pomyślała, to na Sri Lankę poleciała samolotem. Zobaczcie w materiale, co słychać na tej wyspie. Rabanowicze, dzisiaj jesteśmy nad Oceanem Indyjskim. Możecie usłyszeć przepiękny szum fal prosto z kraju Azji Południowej, Sri Lanki. Wspólnie udamy się do sierocińca dla słoni i zobaczymy, jak uprawia się cynamon. Gotowi na przygodę? Z czego znana jest Sri Lanka? Sri Lanka znana jest ze swojego lasu deszczowego, dzikiej natury, złotych plaż i pięknej religii, buddyzmu, a także z dobrych przypraw. Na Sri Lance można też spotkać wiele ciekawych zwierząt. Tak, na Sri Lance można spotkać zwierzęta typowe dla tropikalnego świata. Sri Lanka jest tropikalnym rajem. Są tutaj słonie, tygrysy, lwy i małpy. Jeśli przyjdziesz do sierocińca dla słoni, możesz dotknąć słonie i nakarmić je. Sierociniec dla słoni w Pinnawala to miejsce wyjątkowe. Żyje tu obecnie ponad 70 słoni z 3 pokoleń. Sierociniec został założony, aby chronić i opiekować się osieroconymi dzikimi słoniami, które błąkają się po lasach Sri Lanki. Ola, cała mokra! Możesz zwiedzić także piękną wiją skałę Sigirije i zobaczyć mnóstwo małpek wokół ciebie. Sri Lanka słynie też z uprawy cynamonu. Tak, Sri Lanka znana jest z wielu przypraw. Jedną z nich jest cynamon. Można go znaleźć praktycznie wszędzie w południowej części Sri Lanki. Jak wygląda proces przygotowania cynamonu do sprzedaży? W czasie procesu uprawy cynamonu ścinamy rośliny cynamonowe, które mają 18 miesięcy. Obieramy je z zewnętrznej warstwy i wycinamy środek, który staje się później cynamonem na sprzedaż. Jesteś salezjaninem. Jaka jest twoja misja na Sri Lance? Moją misją na Sri Lance jest po pierwsze opieka nad studentami filozofii. Zajmuję się też komunikacją społeczną w salezjańskiej prowincji na Sri Lance. Ostatnio przeprowadziliśmy interesujące warsztaty o nazwie Mobile Journalism dla młodych salezjanów oraz młodzieży prowadzone przez księdza Macieja i Ole. Muszę przyznać, że totalnie zakochałam się w klimacie tego kraju i serce mówi mi, że jeszcze tutaj wrócę. Sube Patum. Do zobaczenia! Kiedy przyjeżdżamy do jastarni, pierwsze co słyszymy, to to, żeby odwiedzić przepiękny plac przy kościele, żeby odwiedzić piękną, zabytkową chatę rybacką, żeby iść na plażę i zobaczyć bunkry, które są tam osadzone. Z tego jastarnia znana jest teraz. A jak było kiedyś?
O tym teraz porozmawiamy, o historii, o tym, jak żyło się w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu. O tym opowiedzą nasi eksperci, nasi goście. Z nami pani Stefania i pan Łukasz. Cześć, dzień dobry, witajcie. Witam. Najfajniejszą informacją naszego spotkania, myślę, też jest to, że to nie jest tak, że wy jesteście dla siebie obcymi ludźmi. Prawie wszyscy są ze sobą spokrewnieni. Mhm. Oczywiście jest to dalekie pokrewieństwo, ale tak się składa, że nas dwoje akurat łączy więź nauczycielsko-uczniowska. Ponieważ ja mogę chyba mówić po imieniu, uczyłam Łukasza. Czego pani uczyła? Języka polskiego. O proszę, a wyrósł historyk. Także, ale blisko. Tak. Ale język polski i historia mają bardzo wiele wspólnego. Pani Stefanio, jesteśmy tutaj, właśnie obok Chaty Rybackiej. Dlaczego to miejsce powinniśmy odwiedzić? To miejsce odwiedzamy dlatego, że jak pani wspomniała, jak się żyło w Jastarni dawniej? Otóż tak, z rybaczenia. Mamy sprzęt rybacki, łódź, taczki do przewożenia sieci, żaki na węgorze. I gdybyśmy weszli do wnętrza chaty, jest tam mnóstwo sprzętów, których używali rybacy. Chata to jest takie właśnie przeniesienie się w czasie do tych lat, kiedy Jastarnia funkcjonowała właśnie jako taka osada rybacka. Ale to też nie jest tak, że od tych ryb się totalnie tu ucieka, bo przecież w Jastarni odbywają się chociażby dni węgorza. Ryby się też łowią, bo jeszcze jest kilka kutrów, jeszcze jest kilka łódek. Jeżeli ktoś chce zjeść rzeczywiście świeżą rybę, to musi iść bardzo wcześnie rano do portu, poczekać na łódki, które przypłyną z tego nocnego połowu. Mój mąż na przykład wstaje na morze o 3 lub o 4, no i kiedy wraca z połowem, o ile coś mu się uda złowić, to jest to 6, w pół do 7 rano. To miejsce... Ta okolica tej chaty jest też dla pana szczególna z innego powodu. Zdecydowanie. Tutaj w okresie II wojny światowej, to jest bezpośrednie sąsiedztwo domu rodzinnego mojej babci, została objęta w ramach operacji Hannibal ewakuacją drogą morską do Rzeszy. I w tym bezpośrednim sąsiedztwie właśnie moja babcia jako już nastolatka ukrywała się razem ze swoją rodziną, by uniknąć, prawda, wywózki. Właściwie każdy róg, każdy dom to osobna historia, osobne losy. Nieraz piękne i szczęśliwe, nieraz trudne. Dowiedzieliśmy się, że w Jastarni i w okolicach jest bardzo dużo jezior, ale tyle samo co jezior to jest też bunkrów. O co chodzi z tymi bunkrami? Wychodzi na to, że podczas II wojny światowej faktycznie te okolice Jastarni i Jastarnia no, zostały jakoś doświadczone. Półwysep Helski zarówno w 1939, jak i w 1945 był częścią areny walk na Pomorzu. Możemy powiedzieć o polskich umocnieniach z 1939 roku, które stricte nie zostały jakby... Nie zdążyły zostać wykorzystane. Dokładnie, nie były w pełni wyposażone, ale też nie zdążyły zostać wykorzystane. I do tego jeszcze historia, o której mało kto mówi, bo jeszcze tutaj była walka na innym poziomie niż ląd, woda, tylko w powietrzu. I mówimy tutaj o instalacjach radarowych, które właśnie znajdowały się w Juracie. Pani Stefaniu, co wy teraz robicie, żeby właśnie połączyć tę przeszłość z teraźniejszością, żeby tę kulturę promować, jakie wydarzenia organizujecie, bo wiem, że dzieje się tu po prostu dużo. 1 lub 2 maja odbywa się tutaj impreza, która się nazywa Jastarnia przed lat, czyli Jastarnia przed laty. Popularnie nazywa się ją Laskornem, dlatego że to jest taki pokaz, jak dawniej łowiło się łososia specjalną siecią zwaną Laskornem. Notabene każda ryba ma do swoje, żeby ją złowić, trzeba używać specjalnej sieci. To jest na przykład żak na węgorze, do łowienia flonder służą cezy albo nety. A łososia łowiło się laskornem, czyli taką ogromną siecią, którą rybacy, wypływając w morze, zastawiali na Bałtyku, na otwarte morze, bo większość połowów odbywa się na zatoce, specjalną łódką zwaną botem laskornowym, a na brzegu stały ich rodziny, żony, dzieci, które potem, kiedy już ta sieć została zamocowana w wodzie, musiały za pomocą specjalnych lin wyciągać ją i widzieć, czy tam coś się złowiło, czy nie.
Więc właśnie spod chaty rusza taki pochód przy dźwiękach naszej orkiestry dętej. To życie, to łowienie odbywało się w ogóle na takiej zasadzie wspólnotowej. Tutaj istniały związki zwane maszoperiami. Czy ta wspólnotowość rzeczywiście jest tak odczuwalna teraz jak kiedyś? Na pewno w mniejszym stopniu, bo realia, współczesność, gadżety, technika troszkę to życie wspólnotowe zabijają i stąd my staramy się angażować najmłodszych już mieszkańców naszej gminy, żeby oni jednak poczuli, że bycie razem, rozmawianie, robienie czegoś może być tak samo przyjemne, może być taką samą frajdą, jak siedzenie w pojedynkę w pokoju przed laptopem czy przed własnym telefonem. I jeszcze jest druga taka impreza, która też pokazuje wspólnotowość. To są Dni Węgorza. Ta impreza odbywała się w pierwszy weekend sierpnia i na początku właśnie spod tej chaty również ruszał taki pochód, który szedł ulicami Jastarni, tam w stronę Juraty. I zapraszaliśmy w Czasowiczu, żeby zobaczyli, jak dawniej ci rybacy pracowali. I tam w porcie na przykład można było zobaczyć rybaków, którzy naprawiali swoje sieci, czyli bejtowali specjalnymi takimi igłami, zwanymi klejszkami. Był pokaz skręcania liny. Można było spróbować swoich sił w wyciąganiu kutra na brzeg liną. Bardzo, bardzo lubianą przez gości, przez młodych ludzi konkurencją były walki na bugszprycie. To może nie jest typowo rybackie zajęcie, ale to był taki rodzaj zabawy, rozrywki, który podchwycili turyści i chodziło o to, że między łódkami ustawiono, przymocowano do tych łódek deskę, na której trzeba było się utrzymać i odbijaczami walczyć gumowymi. Chodziło o to, żeby strącić do wody. Ten, kto się utrzymał na tej desce, ten zwyciężał, no i w nagrodę dostawał węgorza. No ja żałuję, że na ten Dzień Węgorza nie przyjechaliśmy, Michał. I jest też taka konkurencja, taka zabawa, bo to jest pomyślane jako festyn, że łowi się węgorza gołą ręką. Węgorz, jak wiadomo, jest strasznie śliski. Jest duże akwarium, w którym te węgorze sobie pływają. I w określonym czasie trzeba tego węgorza gołą ręką złowić. On jest niesamowicie śliski. Pytają, zgłaszają się głównie dzieci i bardzo młodzi ludzie, ale też młodzi mężczyźni, kobiety. Pytają, czy on gryzie, więc jest jeszcze taka namiastka adrenalinka, tak, czy mnie ugryzie. Co więcej, trzeba go donieść, jak już się uda go złapać i nie wyślizgnie się. Trzeba go donieść niewiele, ileś metrów. A złapała kiedyś pani tego węgorza? Ja nie. Gołą ręką? Ja nie, bo ja w tym czasie... A pan Łukasz złapał? Nie, jeszcze nie udało mi się. Bo ja w tym czasie sprzedaję kaszubskie specjały, chleb ze smalcem, albo kaszubską drożdżówkę. Ale moja córka złapała. No właśnie, więc jeżeli chcecie złapać węgorza gołą ręką, albo zobaczyć pozostałości po radarach, pancernikach, bunkry, to wszystko możecie zobaczyć w Jastarni. Takich wspaniałych ludzi też możecie poznać. Chyba też czujecie, że ten nadmorski klimat nam sprzyja. A że mamy jeszcze wiele do odkrycia, to zostajemy tu na kolejne odcinki. No i śledźcie naszą nadmorską przygodę w naszych social mediach. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, słowem wszędzie. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa!